Dzień dobry, mamy przyjemność rozmawiać w Obwodowej Komisji Wyborczej 659 w Warszawie przy ulicy Śląskiej 52 z panią, która pełni rolę męża zaufania. Proszę uprzejmie powiedzieć, kto jest przewodniczącym pani komisji, w której doszło do dzisiejszej interwencji. Przewodniczącym komisji jest pan Krzysztof Czuma. I proszę uprzejmie opowiedzieć nam, co właściwie się wydarzyło, ponieważ dostaliśmy tylko informację alarmującą o niewpuszczeniu do pracy dziennikarza zagranicznego. Proszę swoją wersję zdarzeń przedstawić. Jestem mężem zaufania w tej komisji. Tutaj na terenie komisji jestem od godziny 6.15. Zwróciłam uwagę z zastępcy przewodniczącego, który przebywał na terenie komisji w godzinach porannych, że karty do głosowania, czyste karty do głosowania, nie powinny znajdować się w pomieszczeniu zamkniętym, ponieważ w tej sytuacji nikt nie jest w stanie kontrolować, co się z nimi dzieje i nie są w tym momencie na widoku publicznym zarówno członków komisji, jak i mnie jako męża zaufania i nie jestem w stanie potwierdzić, że przez cały okres głosowania nie były one nigdzie przewożone, nie była część z nich zabrana. Nie jestem w stanie stwierdzić, co się z nimi stało. Zastępca przewodniczącego uznał moje argumenty i ustaliliśmy, że karty do głosowania zostaną położone na terenie lokalu wyborczego, na półce znajdującej się po prawej stronie. Jest to miejsce, które jest z jednej strony widoczne dla wszystkich, zarówno dla członków komisji, jak i dla mnie, jako dla męża zaufania. Z drugiej strony jest na tyle oddalone od miejsc, w których głosują osoby pobierające karty, że nie ma możliwości, aby ktoś taką kartę zabrał niezauważony przez osoby przebywające na terenie lokalu. Karty te pozostawały w tym miejscu wskazanym przeze mnie i zaakceptowanym przez zastępcę przewodniczącego do godziny, ja zapisałam dokładnie 12.47. Wtedy nastąpiła zmiana w składzie komisji. Pana zastępcę przewodniczącego zastąpił przewodniczący, który karty zabrał. Na moje pytanie dlaczego powiedział, że karty zostaną zamknięte w pomieszczeniu obok lokalu wyborczego. Do pomieszczenia ma klucz pan przewodniczący i pan przewodniczący przynosi karty stamtąd w momencie, kiedy skończą się karty na stole komisji wyborczej. Natomiast ja tych kart od tego momentu nie widziałam, nie pozwolono mi ich zliczyć. Poprosiłam pana przewodniczącego, że skoro ja nie mogę ich dotykać, to poproszę o przeliczenie ich przeze niego w mojej obecności. Poprosiłam raz, powiedziano mi, że nie zostanie to zrobione, poprosiłam drugi raz, powiedziano mi, że marudzę, poprosiłam trzeci raz, powiedziano mi, że dwa razy już mi powiedziano, że to nie będzie zrobione, na co poinformowałam pana przewodniczącego, że zgłoszę do protokołu informację o tym, że trzykrotnie odmówił mi zliczenia kart przeniesionych do pomieszczenia obok lokalu wyborczego. W tym momencie, ponieważ była to sytuacja, którą uznałam za incydent, zgodnie z procedurą, która została mi przekazana, zadzwoniłam do mojego koordynatora okręgowego z informacją na ten temat. Ustaliliśmy, że na tę chwilę nie będziemy jeszcze wzywać policji, natomiast już dalsze działania zostały podjęte przez koordynatorów i w efekcie tutaj zawitali panowie dziennikarze z panami dziennikarzami z Ukrainy. Pan przewodniczący odmówił w ogóle prawa przebywania na terenie komisji wyborczej dziennikarzom, zarówno dziennikarzom polskim, jak i dziennikarzom ukraińskim. W przypadku dziennikarzy ukraińskich podał jako przyczynę podał informację, iż nie jest w stanie zidentyfikować, czy podane przez nich dokumenty są rzeczywiście legitymacjami prasowymi. Natomiast w przypadku pana dziennikarza z Polski, z tego co pamiętam, podał przyczynę, że nie jest osobą głosującą. Według mnie nie ma paragrafu, który zabraniałby przebywania na terenie
komisji wyborczej osobom, które nie głosują, dlatego że prosta zasada funkcjonowania państwa mówi, że obywatelowi wolno robić wszystko, co nie jest zakazane. A poza tym jest dostęp do informacji. A z kolei osoba, która pełni funkcje publiczne, wolno jej robić tylko to, co nakazują jej przepisy. W związku z tym to nie my powinniśmy podać, czy nie dziennikarze powinni podać paragraf, na podstawie którego mają prawo tu wejść, tylko jeśli istnieje paragraf, na podstawie którego wchodzić nie wolno, to powinien to podać pan przewodniczący. A czy podał? Nie, natomiast rozmowa z panem przewodniczącym była raczej jałowa, dlatego że słyszeliśmy nie po polsku, rozmawiając z nim. Później. Jak to? No po prostu nie, on się nie zgadza. To bez podania podstawy prawnej? Tak. Czy państwo przedstawiliście podstawę prawną możliwości obserwowania pracy komisji przez obserwatorów zagranicznych, nie ma, przez dziennikarzy? Nie ma takiej... Stwierdziliście, że jest tak, tak, nie ma zakazu? Stwierdziliśmy, że w sytuacji, kiedy nie, żadne przepisy nie stanowią o tym, że tego nie wolno robić, to w tym momencie, zwłaszcza dziennikarz, który posiada legitymację dziennikarską, ma prawo wejść i skontrolować, co się dzieje w miejscu publicznym, jakim w tym momencie jest lokal wyborczy. W sytuacji, kiedy otrzymalibyśmy od pana przewodniczącego podstawę prawną, na pewno byśmy prawa nie łamali. Ponieważ był tu problem z kartami do głosowania, tak jak mówię, ja nikogo nie posądzam w żaden sposób o nieuczciwość, to nie o to chodzi. Ja obserwuję komisję, komisja pracuje ciężko od rana. Natomiast dla mnie niepokojącą sytuacją, zwłaszcza tak jakby no, biorąc pod uwagę sygnały docierające z różnych stron kraju podczas ostatnich wyborów, jest to, że z moich oczu jako męża zaufania, skoro się zgłosiłam do tej funkcji, jestem tu od tylu godzin, znikają karty, czyli właściwie podstawowy element prawidłowości procesu wyborczego. I w związku z tym ja to po prostu nie mogę potwierdzić, że karty te cały czas były przechowywane w sposób prawidłowy, wydawane w sposób prawidłowy. Karty są przynoszone przez pana, w momencie kiedy się skończą, przynoszone przez pana przewodniczącego bez towarzystwa jakiejkolwiek innej osoby. Ja nie wiem. Ale są ostemplowywane? Karty zostały ostemplowane, policzone i ostemplowane tak. Z samego rana. Muszę powiedzieć, że... podał ilość kart? Muszę powiedzieć, że tak, do godziny, tak jak mówię, 12, prawie pierwszej, wtedy, kiedy był zastępca, współpraca przebiegała wręcz wzorowo. Naprawdę, nie było żadnego problemu, ja staram się swoją wiedzą pomóc. Z drugiej strony naprawdę komisja też moje uwagi przyjmowała, jak na przykład nie mieliśmy odmienne stanowisko, to było coś wydyskutowywane, no była normalna współpraca. Natomiast pan przewodniczący po pierwsze zaskoczył mnie potraktowaniem mnie w sposób arogancki. Powiedział, że właściwie, że ja nie będę tutaj mu mówić, co ma robić. Potem w momencie, kiedy chciałam, tak mi tam pójść, zostało mi odmówione prawo do tego. Ja nie ukrywam, że ja po prostu jestem zaskoczona tą sytuacją, bo ja jej nie rozumiem. Zwłaszcza, że ani razu i do tej pory, jeszcze raz podkreślam, nikogo nie posądzałam o żadną chęć oszukania, oszustwa, jakichkolwiek działań, które są niezgodne z ordynacją wyborczą. Ja po prostu chciałam, tak jak po to zostałam mężem zaufania, żeby między innymi mieć stałe, pod stałą obserwacją karty i obserwować, jak są pobierane, przez kogo są pobierane, a to zostało mi uniemożliwione. Policja się pojawiła w momencie, kiedy nie wpuszczono dziennikarzy, przy czym tak, o godzinie po 6 rano i po 11 patrole policyjne po cywilu były tutaj, wylegitymowały się, powiedziały, że krążą po okolicy i ci sami panowie policjanci przyjechali tutaj, jak właśnie zostali wezwani, rozmawiali ze mną, potwierdziłam, że ja nie widzę podstawy prawnej, dlaczego nie wpuszczono przedstawicieli prasy na teren komisji. Tym bardziej, że mogą usiąść na krzesłach i po prostu obserwować pracę. Oni nie muszą przeprowadzać wywiadów i tak dalej, i tak dalej. Nie muszą zakłócać
Wręcz nie powinni. Nie wolno. W sytuacji, kiedy zakłócaliby mnie, wtedy pan przewodniczący jak najbardziej miałby prawo ich wyprosić. Jakie było stanowisko policji? Jak zareagowała policja na ten opis łamania prawa? Policja poprosiła o legitymację, przejrzała legitymacje polskie, też rozmawiała na temat legitymacji ukraińskich. Tu stwierdzili, że jeśli chodzi o prasowe legitymacje ukraińskie, to faktycznie temat jest właściwie... Jest to kwestia w tym momencie decyzji przewodniczącego i kwestii tak jakby życzliwego i normalnego podejścia do przedstawicieli prasy naszego sąsiada. Zgodnie, natomiast że w lokalu mogą przebywać dziennikarze posiadający ważną legitymację dziennikarską lub inny dokument potwierdzający reprezentowanie redakcji. Tak, nie ma tu ograniczenia do zgadza się, ale mi chodzi tylko i wyłącznie o to, że pan przewodniczący swoje stanowisko podpierał tym, że jest to legitymacja nie w języku polskim i on nie jest w stanie stwierdzić, że jest to legitymacja prasowa. Zareagowaliśmy podobnie jak pani w tym momencie. Policja przeanalizowała sprawę, skonsultowała się z tego co wiem też ze swoimi przełożonymi. Rozmawiali ze mną, przyjrzeliśmy jeszcze ordynację wyborczą, bo ja powiedziałam, że ostatnio właśnie w nocy przeczytałam ją jeszcze raz, żeby się przygotować. Nie znaleźliśmy żadnych podstaw do tego, żeby prasa nie mogła wejść na teren komisji wyborczej. No, tym bardziej, że jest z nami tutaj obserwatorka międzynarodowa z Litwy, też zaskoczona tym, co się dzieje. I ta cała sytuacja po prostu jest absurdalna jak dla mnie. No. W związku z tym, ponieważ tak potraktowano dziennikarzy, jak potraktowano. W związku z tym prosiliśmy o interwencję i w tym momencie policja przyjechała, zapoznała się ze sprawą. Też nie znalazła podstaw do tego, żeby odmówić dziennikarzom prawa do przebywania na terenie komisji, o ile nie zakłócają jej pracy. Dziękujemy pani za tę część wypowiedzi. Poprosimy o teraz kontakt z panią obserwator międzynarodową za chwilę, dobrze? President of a committee is hiding the blank voting cards somewhere and he doesn't let for us to count it, which is necessary. And also he doesn't let in the international journalists, that is also not fair at all and is not according to the law. Problem polega na tym, że pan przewodniczący komisji zabrał karty i zamknął je w pomieszczeniu, do którego ma tylko klucze. Nie pozwolił nam ich porachować oraz nie pozwolił międzynarodowym dziennikarzom tutaj przeprowadzić wywiadu, udzielić informacji, udzielić wyjaśnień. Chciałabym, żeby pani opowiedziała, skupiła się jak gdyby na tej sytuacji z dziennikarzami. So the journalists came to collect the information about the conflict and about the whole process that is going on there. And the president refused to let them in and he told them to leave because it's as well, he said the working group. Yeah, he told also that they don't have their legitimate cards that they can work with or something like that, and they just had to leave. And later on, it all gone further with the police. Yeah. Później żeśmy z Liną podeszły do pana przewodniczącego, informując, że Lina jest obserwatorem międzynarodowym, jako taka ma prawo zadawać pytania. Ja wspierałam Linę jako tłumacz, natomiast zostałyśmy wyproszone ze względu na to, że przeszkadzamy w pracy komisji i przeszkadzamy ludziom głosować. Próbowałyśmy zadać jedno krótkie pytanie dotyczące dlaczego karty do głosowania zostały zamknięte i dlaczego ja jako mąż zaufania i członkowie komisji nie mają stale ich na widoku. I to się nie udało, rozumiem. Nie. Co pani czuje? What do you feel now? Well, I think that's really bad, complicated situation that shouldn't happen in a democratic republic and during the democratic elections, and I feel really strange, and I'm just thinking about ways how to help
How to help? Yeah. It's not simple. Yeah, I see. Yes. Thank you very much. You're welcome.